Zdrowia dla wszystkich normalnych. Marx powiedział, że religia to opium dla ludu. Na dzień dzisiejszy wygląda na to, że ateizm to jest marihuana dla socjalistów. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Opium dla ludu. No to miało być obraźliwe, że to po prostu wykańcza ludzi, że wprowadza ich w ich stan jakiegoś takiego ogłupienia. W tym czasie wojny były opiumowe w Chinach. Marx pisał te swoje kretyństwa o walce klas. No i teraz to się zaczyna. Ta walka klas się zaczyna. Ta relatywność moralna zaczyna grać rolę. Religia wprowadzała jednak jakąś moralność, pokazywała, co jest złe, co jest dobre, co jest wskazane, co jest niewskazane. No wszystko to było robione po to, żeby społeczeństwo jakoś ustawić, żeby ta religia jakaś była taka klejem społecznym, pokazywała, okej, idź w tym kierunku, nie idź w tym kierunku, zrób to, a nie zrób to. Na dzień dzisiejszy ta relatywność moralna doprowadziła do tego, że kradną, podpalają w Ameryce w ramach protestów za coś, co się stało 200 lat temu, za niewolnictwo. No ale niewolnictwo działo się na całym świecie. W Brazylii trwało jeszcze dużo dłużej. Na Haiti trwało dużo dłużej. W Republice Dominikańskiej, w Afryce na dzień dzisiejszy jest niewolnictwo. Ale najbardziej ścigana jest Ameryka. Do Ameryki przyjeżdżają ludzie z Konga, z Nigerii, z najróżniejszych rzeczy. Oni są z krajów. Dlatego, że oni są czarni, no to oni wchodzą na miejsca przekazane przez uniwersytety dla ludzi zarezerwowanych ze względu na kolor skóry. Ich przodkowie nigdy nie byli niewolnikami, ale ze względu na kolor skóry dostają miejsca. Także ludzie z Karaibów przyjeżdżają, też wchodzą na miejsca jako czarni. Także to jest wtórny rasizm. Afroamerykanie, czyli Murzyni, którzy byli urodzeni w Ameryce, kompletnie inaczej patrzą na świat. Afrykańczycy wychowani w Afryce, powiedzmy, czy na Karaibach, no to doceniają wykształcenie, doceniają pracę, rozumieją, że są ludzie tylko dwóch rodzajów, dobrzy i źli. W Ameryce od 70 lat Partia Socjalistyczna, Partia Demokratyczna po prostu ich tak napełnia tą nienawiścią do ludzi pracy, do podatników i wpaja im w to, że im się należy, że doprowadzili do tego, że 80% dzieci murzyńskich nie zna ojca, bo to się bardziej opłaca. To się bardziej opłaca kobietom mieć dzieci niż po prostu mieć męża. No i to właśnie doprowadziło, że są te podpalenia, są te rabunki, są te kradzieże i politycy. Politycy mówią, że musi się wypalić, żeby społeczeństwo się zmieniło. Także ten relatywizm moralny względem moralności, no to jest makabryczny. Ludzie już nie rozumieją, co to znaczy nie kradnij. Ludzie już mówią, że jeżeli ktoś jest głodny, no to może ukraść. Nie mówią już, jeżeli jesteś głodny, to nie kradnij tego bochenka chleba, tylko idź i poproś miotłę i zacznij zamiatać i zarobisz na ten chleb jak nie więcej. Może za 15 lat będziesz szefem własnej piekarni tam parę miast dalej, czy parę ulic dalej. Socjalist to jest makabra. Socjalist to jest po prostu zniszczenie moralności. Inna sprawa z moralności, no to jest powiedzmy niecudzołóż. Niecudzołóż, no to znaczy, żeby kobieta i mężczyzna, jeżeli nie są zamężni, czy żeby nie powinni spać z innymi małżonkami. No i teraz Harry Potter, każdy z nas Harry Potter, jej autorkę Rowling, no ona została opieprzona bardzo, no bo zaczęła walkę z LGBT plus tam transgender i tak dalej. Znowu ta relatywność moralna.
jest ten gender study, czyli to jest studiowanie rodzaju. Po polsku to się nazywa, no jest rodzaj męski, rodzaj żeński, no i rodzaj nijaki. No to dotyczyło bardziej gramatyki, on, ona, ono, tego rodzaju rzeczy. No ale socjaliści, komuniści, lewactwo po wyeliminowaniu moralności i religii i wiary po prostu ustanowili, że to jest wszystko relatywne. No i w niektórych stanach, miastach mówią, że jest 58 rodzaju ludzkiego. No to jest makabra. Seks po angielsku, no to znaczy płeć. No i część ludzi mówi, że biologicznie płeć to nie ma nic znaczenia co do rodzaju. No i tu się zaczyna, ona powiedziała, że kobiety nie mogą, mężczyźni nie mogą mieć miesiączki. No i LGBT i cała ta reszta, cały ten alfabet zaczął ją atakować, zwalczać ją. No jest to makabra. Wmawiają jej mowę nienawiści, krytykują. Jeżeli mogliby, no to spaliliby ją na stosie. Tak jest, ona się broni, że zawsze broniła transgender wszystkich tych ludzi, ale teraz wygląda na to, że ona zdaje sobie sprawę, że to przekroczyło wszelakie granice jakiegokolwiek rozumu. No, ci ludzie tłumaczą, że mężczyźni, które były kobietami, mają jeszcze miesiączkę. No i tłumaczą to w ten sposób. Tłumaczą, że mężczyźni, którzy zamieniają się w kobiety, no to będą miały miesiączkę. No to już trudno powiedzieć. Wiadomo, że facet nie będzie miał ani jajników, ani nie będzie miał macicy i tak dalej. No, to jest makabra. Ją Rowling też krytykowali parę miesięcy temu, chyba w grudniu czy w listopadzie, że broniła badaczki na temat, która twierdziła, że nie można zmienić biologicznie płci. No i to wszyscy to normalni rozumieją, ale nienormalni atakują. Inna sprawa, która też rozpierniczyła ta relatywność moralna, co rozwaliła, no to jest rodzenie dzieci. Do tej pory, no to normalnie były jakieś tam małżeństwa, były zaręczyny, były jakieś okresy oczekiwania, ludzie się pobierali, żyli, mieli dzieci. No w Indiach powiedzmy do tej pory jest małżeństwo aranżowane, także ludzie z jednej kasty aranżują małżeństwo z drugiej kasty. No spotkałem parę par w Ameryce właśnie takich z Indii, młodzi faceci, którzy przyjechali studiować tutaj do Ameryki. Jeżeli tam zrobią swoje dyplomy, no to bardzo często są aranżowane małżeństwa, później jadą, no i mają pobyt, no to bardzo często jadą z powrotem do Indii, tam jest zaaranżowane małżeństwo, tam teściowie wrzucają kilkaset tysięcy dolarów na kupienie czy domu, czy mieszkania, czy jakiegoś biznesu. Także to się wszystko dzieje inaczej. No ale powiedzmy w chrześcijaństwie, no to już tam od ładnych paru lat ludzie tam się zakochiwali, mieli swoje dzieci biologiczne. No a teraz to się wszystko skończyło. Teraz już kobiety wynajmują swoje ciało, żeby być zapłodnione z jajeczka lesbijek i spermy homoseksualistów i noszą te dzieci za pieniądze, za ładnych kilkadziesiąt tysięcy dla tego rodzaju stworów biologicznych. Dzieci się rodzą, tak? No bo ta biologia jednak osiągnęła. No ale bardzo często dzieci się rodzą w szóstym, w siódmym miesiącu, zamiast w dziewiątym miesiącu i na Tasmanii. Na Tasmanii, no to jest część Australii, to 18-letnia dziewczyna
Jest w 12 klasie teraz, czyli tam w szkole powiedzmy średniej. I ona szuka dawcy spermy. Matka była za stara na adopcję, bo czyli Australia ma jakieś takie przepisy, które mówią, że ta, jeżeli ktoś chce zaadoptować, to ma tyle i tyle lat. No to wzięła kobieta z niebieskimi włosami, samotna matka, nie za bardzo taka ładna. Ona po prostu znalazła spermę jakiegoś donora. No i teraz po 18 latach się okazało, że ta jej córka, wcześniaczka, ma sześcioro czy tam ośmioro rodzeństwa. No trudno, czy to jest rodzeństwo? No niby tam sperma i te jajeczka, no trudno to wszystko nazywać, tak? No ale biologicznie po linii krwi i tak dalej, no to jest rodzeństwo. No i teraz ma problem, bo ona mówi, że ona chce się spotkać nie z ojcem, ona mówi, że to nie jest ojciec, że to jest donor, no i że on prawo w Tasmanii, w innych tam prowincjach, czy Stanach, czy cokolwiek tam jest w tej Australii, mogą powiedzieć, kto jest ojcem, a w Tasmanii akurat jest, nie pozwala. No i to pokazuje na ten absurd, to pokazuje na tą równię pochyłą, pokazuje na to, do czego to dochodzi. Zaczynało się powiedzmy od związków homoseksualnych, później poszły małżeństwa, no i to wszystko idzie w ten sposób. No i z tym sztucznym zapładnianiem, no to też poszło w to w dziwacznym kierunku. W Ameryce była taka sytuacja, że ginekolog używał swojej własnej spermy, no i zapłodnił, przepraszam, zapłodnił chyba tam 100 czy 200 kobiet swoją własną spermą. No i teraz przez to, że te badania genetyczne są jakie są, no to ludzie patrzą, czy mają krewnych tam niedaleko. No i okazuje się, że mają swoich krewnych, no nie tyle krewnych, no bo nie chodzili na chrzciny, na śluby, na bierzmowania, na pierwsze komunie, na pogrzeby. Tyle tego po prostu, że na parstek tej spermy ktoś tam sprzedawał. Na przykład ten właśnie homoseksualista też sprzedawał swoją spermę w jakimś takim zwidzie. No chyba zemsty albo jakiejś potrzeby, no albo jakiejś po prostu był psychopatą. Jeżeli ci ludzie nie rozumieją właśnie co to jest moralność, co to jest dobro, co to jest zło, jak to wszystko działa, to społeczeństwo się rozwala. Społeczeństwo się rozpada. I nikt już nic nie wie. W Ameryce pod konto tego George'a Floyda kretyni tam przy władzy zaczynają mówić, że polikwidują policję, polikwidują wydziały policji, departamenty, komendy i tak dalej. Większość Amerykanów chyba zacznie się po prostu zbroić. Teraz już jest około 500 000 sztuk broni w Ameryce. 40% ludzi ma, ale ludzie widzą, że to, co się dzieje, to, co komuniści robią, no to może dojść do jakichś rozruchów. Może dojść do rozruchów. No wróci to do normalności. Nie będzie takiego przejęcia jak w Rosji sowieckiej, nie będzie zamordowania rodziny królewskiej, nie będzie steroryzowania przez bolszewików całego społeczeństwa. W Rosji ludzie poszli, robotnicy i chłopi poszli za Sowietami, za komunistami, no bo oni im obiecywali powiedzmy ziemię za darmo, bo rozkradną to dziedzicom i kułakom, obiecywali fabryki, no ale ludzie dali się na to nabrać. W Ameryce teraz cały ten proletariat, ta wojna klas, walka klas, no to jest bazowana na odchyleniach. To jest wszystko bazowane na jakichś nienormalnych grupach. Antifa zawsze była, Antifa jako komunistyczna bojówka, no to zawsze szła tam, gdzie było walczenie.
Może być gorąco, no ale nic się chyba diametralnie nie zmieni. Ludzie ogólnie rzecz biorąc w 2020 roku pójdą bardziej na prawo. Pójdą na prawo, jednak ta lewica przesadziła w tym wszystkim. Większość ludzi w centrum bardziej się przesunie w stronę konserwatyzmu, przesunie się bardziej w stronę Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość, tradycja krajowa i tak dalej, i tak dalej. Ten okres pandemii spowodował, że te 2-3 miesiące zamknięcia, no to wyzwoliło dziwaczne reakcje. Między innymi ten George Floyd, narkoman, bandzior, recydywista, no to też jest rezultatem czy owocem tej pandemii. No ale to, co komuniści teraz zaczynają kręcić te lody, no to jest makabra. No, ludzie dają się oszukiwać. W Paryżu są protesty, w Poznaniu są protesty, w Warszawie są protesty, no o tych amerykańskich nie wspominam, bo to wiadomo. No ale to jest jedno wielkie oszukaństwo. Normalni muszą jednak się zjednoczyć, normalni muszą zacząć głosować za normalnością. Zdrowia? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.